Antarktyda to nie tylko jedno z najbardziej ekstremalnych, ale przede wszystkim fascynujących miejsc na Ziemi. Czy wiesz, że dzieje się tam wiele tajemniczych rzeczy, a formy życia kryją się w wiecznym lodzie, dzięki czemu największa lodowa pustynia przedstawia się w zupełnie nowym świetle? Jakie wspaniałe organizmy drzemią w odosobnieniu głębi Antarktydy? Jak to się dzieje, że lód dosłownie śpiewa? I co kryje się za przełomowym odkryciem rosyjskich naukowców? Bądźcie z nami i przekonajcie się, oglądając dzisiejsze wideo. Ale zanim zaczniemy, daj nam koniecznie kciuka w górę i kliknij subskrypcję, by być na bieżąco z nowymi filmami. Czy wiesz, jakie tajemnice mogą drzemać pod potężną pokrywą lodową? Napisz swoje przypuszczenia w komentarzach, a już teraz zapraszamy Cię na kolejny odcinek. Grzyby jedzące drewno. Ponieważ znamy już 100 tysięcy rodzajów grzybów, odkrycie trzech innych przedstawicieli nie wydaje się zaskakujące. Zmieni się to jednak całkowicie, gdy przyjrzymy się pochodzeniu tych organizmów eukariotycznych. Odkryte przez profesora Uniwersytetu w Minnesocie Roberta Blanchetta na Antarktydzie żywią się dokładnie tymi historycznymi drewnianymi chatami, które kiedyś były używane i budowane przez legendarnych brytyjskich odkrywców Roberta Scotta i Ernesta Shackletona. Trzy małe budynki powstały, gdy polarnicy próbowali dotrzeć do bieguna południowego w latach 1901-1915. Pobrane próbki grzybów wykazały, że różnią się wyraźnie od wszystkich gatunków stref umiarkowanych. Można wnioskować, że zostały sprowadzone do regionu przez wspomnianych odkrywców lub przez późniejszych przybyszów. Zanim rozpoczęła się era eksploracji Antarktydy, tamtejsze grzyby prawdopodobnie żywiły się głównie mchami, porostami i guano pingwinów. Guano to drobnoziarnisty proszek, który powstaje podczas wietrzenia ekskrementów na wapiennej glebie. Kiedy odkrywcy polarni przybyli na wieczny lód, przynieśli grzybom nieoczekiwaną ucztę. W końcu Antarktyda nie widziała lasu od tysięcy lat. Aby jednak zapobiec rozkładowi szop, Blanchett zlecił usunięcie lodu, który nagromadził się pod budynkami w ciągu ostatniego stulecia. I w końcu grzyby potrzebują przede wszystkim wilgoci, aby móc przetrwać. Grzyby pochłaniające ropę. Jednak w ramach swojej pracy Blanchett dokonał kolejnego odkrycia, które było nie mniej ekscytujące. Na Antarktydzie występuje gatunek grzyba, który wydaje się żywić ropą. Dokładnie, substancja, która wydostaje się na przykład z nieszczelnych zbiorników paliwa, jest naturalnie wchłaniana i przetwarzana przez organizmy. Jeśli te obserwacje się potwierdzą, grzyb lub wyekstrahowane z niego enzymy mogą pewnego dnia pomóc wypowiedzieć wojnę poważnym wyciekom ropy. Ukryty podziemny świat. Naukowe odwierty na Antarktydzie ujawniły, że głęboko pod potężną pokrywą lodową znajduje się coś, o czym eksperci nigdy by nie śnili. Ukryty ekosystem maleńkich, podobnych do krewetek, stworzeń. Kiedy naukowcy zbadali niektóre zdjęcia satelitarne szelfu lodowego Larsena, odkryli dziwny rowek, który po bliższym przyjrzeniu się okazał się podziemną rzeką. Po użyciu później specjalnego węża z ciepłą wodą okazało się, że 500 metrów pod powierzchnią czai się coś, co przekroczyło wszelkie oczekiwania. Widząc niezliczone, rozmyte plamy tańczące pod opuszczoną kamerą, naukowcy początkowo myśleli, że ich sprzęt jest uszkodzony. Jednak po ponownym ustawieniu ostrości, coś, co wyglądało na plamki, zmieniło się w maleńkie skorupiaki, zwane obunogami. To ekscytujące odkrycie miało ogromne znaczenie, bo wcześniej eksperci nigdy nie wierzyli, że na takich głębokościach można znaleźć życie. Przytłaczająca liczba zwierząt dowiodła również, że pod lodem istnieje złożony, doskonale dostrojony ekosystem. Eksperci od dawna podejrzewali, że pod lodem Antarktydy kryje się rozległa sieć rzek i jezior, jednak jak dotąd te niewidoczne obszary nie zostały odpowiednio zbadane. Teraz istotne jest szczegółowe zbadanie nowo odkrytego ekosystemu i ustalenie, w jaki sposób tamtejsze organizmy pozyskują składniki odżywcze, których potrzebują do przeżycia. Nie minęło dużo czasu, zanim początkowa radość naukowców została zastąpiona przez zaniepokojenie. Naukowcy podejrzewają, że nawet odległe siedliska mogą być zagrożone ociepleniem. Wizyta z Marsa. To, co nosi naukową nazwę ALH-84001, wywołało poważną debatę po jego odkryciu w 1984 roku.
Czy prawie 2-kilogramowy meteoryt z Marsa stanowi dowód na istnienie życia pozaziemskiego? Uważa się, że skała została wystrzelona z czerwonej planety przez uderzenie asteroidy około 15 milionów lat temu, zanim uderzyła w nasz dom na Ziemi około 13 tysięcy lat temu. Badanie za pomocą mikroskopów elektronowych ujawniło następnie pewne rzucające się w oczy struktury, które niektórzy badacze interpretowali jako skamieniałe bakterie. Sprawdzone inkluzje węglanowe zawierające magnetyt są również zwykle wytwarzane przez mikroorganizmy ziemskie. To samo dotyczy specjalnych węglowodorów, które są powszechnie wytwarzane podczas rozkładu bakterii. Do dziś eksperci spierają się, czy odkryte ślady mogły powstać również w wyniku procesów niebiologicznych. Śpiew lodu. Jakiej muzyki słuchasz? Lubię dźwięk szelfu lodowego Rossa. To, co początkowo brzmi jak kiepski żart, w rzeczywistości nawiązuje do ekscytującego odkrycia na Antarktydzie. Gigantyczny szelf lodowy na Morzu Rossa, który jest prawie tak duży jak Francja, raz po raz emituje dźwięki przypominające dźwięk didgeridoo lub też ryczącą ścieżkę dźwiękową z horroru. Dziwaczna lodowa muzyka powstaje, gdy wiatr smaga śnieżne wydmy i wprawia lód w wibracje. Początkowo naukowcy chcieli tylko zbadać wzrost poziomu mórz w regionie. Kiedy ludzie używają paliw kopalnych, do atmosfery uwalniane są gazy zatrzymujące ciepło, które przyczyniają się do ocieplenia oceanów i topienia lodu. Czułe sejsmografy, które naukowcy umieścili w najwyższych warstwach szelfu lodowego, ostatecznie zarejestrowały niesamowite częstotliwości. Dane zebrane w ciągu 2 lat ujawniły, że szelf lodowy Rossa śpiewał prawie nieprzerwanie. Jezioro Wostok. Pokazaliśmy już, że rozwój życia na Antarktydzie zawsze nas szokuje. Oprócz przedstawionych już skorupiaków nie można pominąć odkrycia nieznanych form życia 900 metrów pod lodem. Przed odkryciem tych głębszych stworzeń naukowcy uważali, że życie osiadłe na takiej głębokości jest niemożliwe. Jednak spojrzenie na historię eksploracji jeziora Wostok pokazuje, że nasze wcześniejsze odkrycia stanowią co najwyżej maleńki wierzchołek góry lodowej życia Antarktydy. Mamy do czynienia z ogromnym jeziorem subglacyjnym, ukrytym aż 4100 metrów pod potężną pokrywą lodową. Prawie 250 km długości, 50 km szerokości i miejscami nawet 1200 metrów głębokości. Jezioro Wostok stało się kilka lat temu celem zapierającej dech w piersiach ekspedycji naukowej. Bakterie i brud. Wiosną 2012 roku rosyjska ekipa wywierciła otwór na głębokość ponad 3700 metrów w grubej tafli lodu. Kilka miesięcy później zamrożone próbki wody morskiej miały zostać wysłane do Rosji w celu analizy. Nieco później świat badań nad Antarktydą wzbogaciła sensacyjna wiadomość. Natrafiono w próbkach na zupełnie nieznany gatunek bakterii, których materiał genetyczny bardzo wyraźnie różni się od struktury genetycznej innych gatunków. Jednak badacze szybko dowiedzieli się, jakie było prawdziwe tło tego znaleziska. Nieco zawstydzeni musieli ogłosić, że wcale nie napotkali nieznanej formy życia, ale jedynie zanieczyszczenia, które dostały się do jeziora podczas prac wiertniczych. Ale czy ta wpadka oznacza, że jezioro Wostok naprawdę nie kryje niesamowitych, ekscytujących tajemnic? Odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Wprost przeciwnie. Zielona Antarktyda. Gęste lasy deszczowe, ciepły, wilgotny klimat, brzęczące owady. Dziś na Antarktydzie nie ma po tym ani śladu. Przy mroźnym zimnie i niekończących się lodowych krajobrazach trudno uwierzyć, że masy lądowe wokół bieguna południowego pewnego dnia pokażą się w zupełnie innym świetle. Jeśli jednak cofniemy koło czasu o 90 milionów lat, zamiast lodowców i gór lodowych znajdziemy gęste leśne krajobrazy i ożywioną aktywność zwierząt. Międzynarodowy Zespół Badawczy udowodnił to ponad wszelką wątpliwość kilka lat temu. Na przykład na zachodniej Antarktydzie eksperci natknęli się na niezwykłe ślady z czasów prehistorycznych na głębokości 30 metrów pod dnem morskim. Było to prawie pierwotnie zachowane dno lasu z okresu kredy, a eksperci odkryli również pyłki, zarodniki i pozostałości kwitnących roślin. Dalsze badania wykazały, że 90 milionów lat temu na Antarktydzie średnia temperatura wynosiła 12 stopni Celsjusza. Dla porównania, w tym kraju odpowiednia wartość dla 2021 roku wynosiła 9,1 stopnia Celsjusza.
Okoliczność ta prowadzi do wniosku, że Antarktyda była wtedy nie tylko znacznie cieplejsza niż obecnie, ale także całkowicie pozbawiona lodu. Nie ustalono jeszcze, co później doprowadziło do drastycznego ochłodzenia. Pewne jest jednak to, że stężenie CO2 w atmosferze było znacznie wyższe niż wcześniej zakładano. Wulkan Erebus. Chociaż ląd Antarktydy jest pokryty lodem od tak dawna, nadal jest domem dla kilku uśpionych wulkanów. Jest tam też kilka aktywnych wulkanów, które mogą wybuchnąć w każdej chwili. Jedną z tych masywnych gór lawy jest Góra Erebus. Ten wulkan istniał na długo przed pojawieniem się człowieka, a naukowcy szacują, że mógł wrzeć pod skorupą ziemską przez 1 300 000 lat. Wulkan ten jest wysunięty na południe bardziej niż jakikolwiek inny wulkan na Ziemi, a jego erupcja może mieć tragiczne konsekwencje dla większości zwierząt żyjących na Antarktydzie. Ta góra jest samotna i rzadko była odwiedzana przez badaczy. Nie chodzi o to, że naukowcy nie chcą wiedzieć więcej o tej płonącej, gorącej górze, ale po prostu nie ma rozsądnego sposobu podróżowania tam bez narażania życia naukowców i członków załogi. Temperatury w tym rejonie są bardzo niskie, a pogoda nieprzewidywalna, i to delikatnie mówiąc. Jednak pomimo tych wszystkich wyzwań, zespołowi naukowców udało się przemierzyć Antarktydę i odwiedzić wulkan w 1972 roku. Był to jeden z niewielu przypadków we współczesnej historii, kiedy ludzie mogli odwiedzić wulkan i zbadać otaczające go obszary. Wulkan został pierwotnie odkryty w 1841, ale angielski odkrywca James Clark Ross nie był w stanie przeprowadzić wielu badań, kiedy się na niego natknął. Nazwał górę Erebus na cześć swojego statku badawczego i nazwa ta przetrwała do dziś. Góra została zdobyta po raz pierwszy na przełomie XIX i XX wieku. Ekspedycję poprowadził odkrywca Ernest Shackleton. Przez lata przeprowadzono niewielkie badania wulkanu, ale najbardziej owocna ekspedycja miała miejsce w 2013 roku. Zespół naukowców wyruszył, by udokumentować wszelkie potencjalne oznaki życia, które mogą otaczać ten wulkan. Jak się okazało, odkryli kilka zaawansowanych organizmów, które żyją głęboko w sercu wulkanu. Organizmy te nie tylko były w stanie przetrwać ekstremalne upały, ale także były w stanie rozwinąć odporność na niskie temperatury. Według niektórych naukowców mogą to być jedne z najbardziej wyjątkowych istot, jakie kiedykolwiek wędrowały po Ziemi, ale prawdopodobnie minie jeszcze wiele lat, zanim będziemy mogli dowiedzieć się o nich więcej. Świnie morskie. Czy wiesz, że głębiny antarktyczne są domem dla świń? Trzeba przyznać, że te okazy nie są tak naprawdę szczeciniastymi zwierzętami, które znamy z naszych szerokości geograficznych. Scotoplanes, jak brzmi oficjalna nazwa naukowców, ucieleśnia rodzaj ogórków morskich. To, co sprawia, że szkarłupnia jest tak wyjątkowa, to jej nogi. W rzeczywistości jest to jedyny znany ogórek morski, który porusza się za pomocą kończyn. W praktyce nogi można łatwo wysuwać i chować w zależności od potrzeb. Chwiejny chód tego stworzenia morskiego uderzająco przypomina chód świni, dzięki czemu zyskała nieoficjalny przydomek. Oszołamiające wieści. Zbadane dotychczas rdzenie wiertnicze dają nam fascynujący przedsmak tego, co naprawdę czeka nas w ukrytym wodnym świecie. Nawet jeśli odkrycie nieznanych wcześniej form życia jeszcze przed nami, badania ujawniły genom tysięcy różnych organizmów. 94% to głównie bakterie, uzupełnione kilkoma grzybami. Jednak pośrednie wnioski wyciągnięte przez naukowców są jeszcze bardziej ekscytujące. Ponieważ znaleziono również DNA pasożytów, o których, jak wiadomo, potrzebują żywiciela, aby mogły przeżyć, wniosek jest taki, że jezioro Wostok jest również domem dla znacznie bardziej złożonych stworzeń. Mogą to być ukwiały, robaki, albo też kraby, czy nawet ryby. Wyniki badań po raz kolejny dowodzą, że zgiełk prawdziwego życia na Antarktydzie jest zupełnie inny niż teorie ekspertów. Antarktyda i kosmici. Jednak to ekscytujące poszukiwanie wskazówek jest dopiero w stadium początkowym. Do tej pory udało nam się zlokalizować ponad 370 jezior subglacyjnych pod lodami Antarktydy. Naukowcy zakładają, że nieodkrytych wód mogą być tysiące, a wraz z nimi tajemnice, które od zawsze czekały na ujawnienie. Najważniejsze jest to, że badanie niewidzialnych światów wodnych odgrywa nie tylko wybitną rolę w badaniach ziemskich. Może to również przybliżyć nas o krok do odkrycia życia pozaziemskiego. Spójrzmy tylko na księżyc Jowisza, czyli Europę, lub na satelitę Saturna Enceladusa. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością
Te ciała niebieskie kryją gigantyczne zbiorniki wodne pod grubymi pokrywami lodowymi. W takim przypadku możemy nawet mówić o rozwiniętych morzach. A jeśli życie na Ziemi może rozwijać się w tak ekstremalnych środowiskach, dlaczego nie miałoby być w stanie tego robić gdzie indziej w Układzie Słonecznym? Które odkrycie najbardziej Cię urzekło? Chętnie przeczytamy Wasze komentarze pod spodem. Pokaż nam, że podobał Ci się dzisiejszy odcinek, klikając lajka i włączając subskrypcję. Dzięki za oglądanie, miłego dnia i do następnego razu!